Gorąco nawet. Pogoda daje do wiatru. Kapitalnie. Mało w kość troszeczkę. O, jasny gwint. Panowie, jest pięknie. Pierwsza lina zamontowana. Przed nami prawie kilometr wjazdu. Panowie, ściągnąłem linę. Nie ma już odwrotu. Jedyna droga w dół. Miłosz, lina wolna. Jezu, ale zjazd, ale to jest pięknie. Chodziu! Tak? Luz, zostajemy. Robimy tutaj kempingowisko. Tak myślałem. I śpimy. Już odpuszczamy na dzisiaj, bo to... Ogromną satysfakcję, ponieważ po dwóch latach, może nie przygotowań, ale utrudnień, które mieliśmy, udało się zakończyć kolejny etap. Całe to przejście, tutaj mieliśmy szczęścia dużo, bo mówię, udało nam się w ciągu 3 dni cały wodospad rozpocząć i zakończyć. Mówię, dzień podejścia, biwak na tym plateau pięknym u góry w tych Górach Smoczych, na krawędzi wodospadu. Jeden dzień działania ze zjazdem z biwakiem w ścianie i jeden dzień, koniec tych zjazdów, praktycznie ostatnie 300 metrów. Plus ten trekking przez dżunglę. Zjazd był dość trudny, bo trzeba było jednak tą drogę, dużo było takiego kluczenia, chodzenia po tych półkach, dużo kamieni luźnych. Były niebezpieczne momenty, no tam raz koło nas spadły kamole, takie no, że jakby kogoś trafiły, to by nie było dobrze. Sądzę, że trochę się bałem. Największy niepokój, wiadomo, odczuwałem na samym początku, bo to był pierwszy taki projekt tego typu, w którym uczestniczyłem. Więc no, dostałem na początku no, mega, mega duży strzał adrenaliny. Czułem spory niepokój. Natomiast później z biegiem czasu to już tak zaczęło się, powiedzmy, normować w moim organizmie. Podczas 3-dniowej ekspedycji wejścia na Tugela i zjazd, racje żywnościowe, jakie mieliśmy przy sobie, to jest żywność liofilizowana, pozbyta dużej ilości wody, dzięki czemu waga jest mała takiego pożywienia. Bardzo, bardzo duża ilość wody, ponieważ jest to wysoka temperatura, duża wilgotność, organizm potrzebuje tego. No i oczywiście wspomagaliśmy się również napojami osi izotonicznymi, żeby uzupełnić odpowiednie elektrolity. Przed nami jeszcze 8 wodospadów i każdy z nich będzie coraz trudniejszy. Będą dziewicze, będziemy musieli się do nich dostać, także cieszę się ogromnie z całego teamu. Każdy z nas jest mocno zadowolony, a ja czuję się spełniony na ten czas.